Jeśli naprawdę chcesz, by doskonalił Cię Bóg, będziesz mieć odwagę, by odrzucić ciało swe. Wypełniać będziesz Boże słowa, nie będziesz bierny ani słaby. Będziesz posłuszny wszystkiemu, co pochodzi od Boga. Wszystko, co czynisz przed ludźmi czy w skrytości, do pokazania Bogu nadawać się będzie. Wymogiem, aby doskonalił wszystkich Bóg, jest kierowanie się zawsze sercem, co kocha Boga. Gdy posiadasz właściwe intencje, czy masz rację, czy mylisz się, wszystkie swe czyny można mu przedstawić. Nie obawiasz się ujawnienia ich Bogu, czy też braciom i siostrom ośmielasz się też składać Bogu przysięgi. Jeśli jesteś uczciwy i praktykujesz prawdę, będziesz doskonalony. Doskonalenia nie pragną dwulicowi ludzie, są synami zatracenia i zniszczenia. Nie do Boga należą, lecz szatana nie wybrał ich Bóg. Jeśli przyjmiesz Jego sąd, zmienisz swe usposobienie, wejdziesz na ścieżkę doskonalenia przez Boga. Wymogiem, aby doskonalił wszystkich Bóg, jest kierowanie się zawsze sercem, co kocha Boga. Gdy posiadasz właściwe intencje, czy masz rację, czy mylisz się, wszystkie twe czyny można mu przedstawić. Nie obawiasz się ujawnienia ich Bogu, czy też braciom i siostrom ośmielasz się też składać Bogu przysięgi. Jeśli naprawdę chcesz, te czyny można mu przedstawić. Nie obawiasz się ujawnienia ich Bogu, czy też braciom i siostrom ośmielasz się też składać Bogu przysięgi. Przyjrzał im się Bóg. Jeśli praktykujesz
i angażujesz się w ten sposób. Szybko zrobisz postępy w życiu. Szybko zrobisz postępy w życiu.